Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym wojowniku nie bez powodu, dlatego że wojownik dokładnie 1 maja 2021 roku obchodził swój roczek. Już tutaj na tym serwerze gramy od roku, serwer wyszedł dokładnie, tak jak mówię, 1 maja 2020 roku, więc no niecały tydzień temu minął już rok. Wiadomo, że powinienem to nagrać niby w ten sam dzień, żeby to było takie powiedzmy pewne, żeby wam tutaj zaprezentować, jak ten wojownik po równym roku się prezentuje. No ale mimo wszystko nie miałem chyba wtedy czasu, albo jakiś inny odcinek wtedy wychodził czy coś. No nie ma to znaczenia, ten niecały tydzień w tom czy w tom nie zrobi dużej różnicy. I oczywiście pokażę wam, jak tutaj wygląda aura, jak tutaj wyglądają pupile i jak ten wojownik generalnie się prezentuje po tym, no można powiedzieć, że roku gry, po tam roku i niecałym tygodniu. Także okej, na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. Teraz będę chwilkę gadał, dlatego że ostatnio, jak zauważyliście, nie pojawiają się filmy aż tak często jak wcześniej. Ale to zaraz do tego przejdę. Na wstępie teraz możecie zostawić kciuka w górę, jeżeli się nudzicie moim przemówieniem, powiedzmy. No i pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Sub z dzwoneczkiem, w tym momencie nam brakuje troszeczkę ponad 100 do 12 tysięcy, więc jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to ma okazję, żeby to teraz zrobić. Dzwoneczek, wiadomo, żeby dostać powiadomienia o filmach. I tak to tam nie zawsze działa i tak tam YouTube jakoś ucina te zasięgi, ale powiedzmy, że niech będzie, zostawcie tego dzwona. I tak naprawdę tyle. Pamiętajcie jeszcze o Discordzie i o Twitchu. Linki macie w przypiętym komentarzu i opisie. Ale właśnie, jeżeli chodzi o filmy, to tak krótko powiem, ostatnio nie mam za dużo czasu. Ostatnio mam zapiernicz, ostatnio mam tam inne rzeczy na głowie, prywatne powiedzmy, więc tych filmów pewnie w maju nie będzie wcale tak dużo, chociaż mimo wszystko będę się starał, żeby i tak jakoś tam może jakoś na zapas troszkę ponagrać, może coś tam ogarnąć. W każdym razie no już przez ostatnie dwa miesiące, tak naprawdę chyba kwiecień i marzec, mieliście filmy prawie codziennie. Tak się jakoś układało, że tam powiedzmy na 30 dni w miesiącu dostawaliście 25 filmów, także no uważam, że jest to bardzo dużo. Tak naprawdę w kwietniu pomógł bardzo Mac, którym wystartowaliśmy na W48, bo też bardzo dużo filmów z niego powstało i tam jakiś content był do nagrywania. No ale wiadomo, nieraz też nie ma po prostu co nagrać, a nieraz też jakby ja nie mogę po prostu nagrać na dany dzień wam nic, bo na przykład nie wiem, nie mam mnie w domu, wracam późno albo coś. Także no po prostu teraz tych filmów może troszkę mniej się pojawiać, ale i tak sprawdzajcie kanał codziennie, bo tak jak mówię, może jakoś tam teraz będę miał trochę czasu, to może coś na zapas nagram, może coś ogarnę, jeszcze zobaczymy. I jeszcze do live'ów na Twitchu, wiem, że ostatnio ich nie ma, tutaj za to was tak naprawdę przepraszam, ale szczerze mówiąc nie będę was tutaj owijał w bawełnę, nawet jeżeli mam czas i siedzę wieczorem przy komputerze, to totalnie nie chce mi się gdzieś tego live'a odpalać. Teraz też jest cieplej na dworzu, przez ostatnie dni tak naprawdę było, także tych ludzi na live'ach też było mniej, większość sobie jednak woli wyjść gdzieś na dwór czy coś tam porobić, aniżeli właśnie siedzieć przy komputerze oglądać live'a. Jeszcze będzie tak naprawdę gorzej w lato to już nawet wyświetlenia na YouTubie spadną, bo wiadomo, że ludzie nie będą siedzieć przy komputerach, tak jak to miało miejsce w zimę i tam generalnie podczas pandemii, więc po prostu no jakoś ja samemu, jak mam tutaj dla was, nie wiem, zrobić live'a i tam sobie coś tam, tak jak mówię, no po prostu zrobić live'a, albo ewentualnie samemu sobie obejrzeć jakiś film, czy tam pochillować, no to jednak wybieram to chillowanie. Bo tak jak mówię, ostatnio jakoś nie mam weny, nie mam po prostu ochoty, nie będę was tu kłamał, że nawet, że nie mam totalnie czasu, bo nieraz mam czas po prostu wieczorem, siedzę sobie, a i tak mi się nie chce. Zresztą kto siedzi na Discordzie, ten wie, bo ja o tym otwarcie piszę, także po prostu sorki za to, ale możecie na tego Discorda wbić, to będziecie mieć info z pierwszej ręki, co się dzieje i możecie zafollowować na Twitchu, bo na pewno live'iki prędzej czy później będą, będę odpalał, będziemy coś tam ogarniać, więc jakby powiedzmy, że kiedy będzie, to będzie, o w ten sposób, nie będę wam na razie nic obiecywał. Jak będę miał jakiś plan, to wam po prostu powiem na przykład na odcinku. Dobra, jeżeli chodzi o takie ogłoszenia, to tyle. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście i że zostawiliście już tego kciuka w górę, o którym wspominałem. I tak naprawdę możemy sobie lecieć. No tak jak mówię, wojownik ma już ponad rok. 1 maja 2020 roku został założony. 2021 roku 1 maja minął mu ten roczek. No i tak, jak to tu wyglądało, jeżeli chodzi o daty, to mam zapisane tak naprawdę tylko dwie, a tak naprawdę trzy. Przede wszystkim 400 poziom. Wbiliśmy 17 grudnia 2020 roku, był to pierwszy wojownik na tym serwerze, był to pierwszy Polak na tym serwerze i była to siódma osoba generalnie na całym serwerze.
Więc tak to się prezentowało. Jeżeli chodzi o poziom 420, to wbiliśmy go 24 marca 2021 roku. Jeżeli ktoś śledzi tą serię, no to wie, że do właśnie 420 poziomu szliśmy sobie cały czas na expa. No i tutaj od 25 marca zaczęliśmy sobie iść na golda. I od tamtej pory już non-stop misje są robione na golda. Ewentualnie jeżeli mamy tutaj weekend expa, tak jak na przykład od dzisiaj do niedzieli, no to będziemy sobie lecieć na expa. Wiadomo, że no na tym levelu jeszcze ten weekend expa daje fajne ilości, więc dlaczego by z tego nie korzystać. No i teraz tak, jeżeli chodzi o generalnie tą postać, no to wiadomo, że ja tutaj się bardzo bałem lochów na tym wojowniku, dlatego że można powiedzieć, że tak, bardzo bałem się, kiedy ja w ogóle zamknę tornado, kiedy ja tutaj porobię jakieś lochy w mroku i tak dalej, bo pamiętamy, że jesteśmy wojownikiem, no a ten wojownik, no tych lochów nie robi jakoś wybitnie szybko. Wiadomo, że wojownik, jeżeli chodzi o lochy, no to jest, można powiedzieć, chyba druga najgorsza klasa zaraz po paladynie, ale tutaj z pomocą, można powiedzieć, przyszły nam pomarańczowe gemy, które no w tym momencie prezentują się tak, że powiedzmy około 1100, powiedzmy średnio 75 na gemie mamy, i te pomarańczowe gemy, no pomogły nam zrobić na przykład coś takiego jak zamknięcie tornada, bardzo szybkie, czego chyba bez pomarańczowych gemów raczej byśmy nie zrobili. Chociaż mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że jednak byłoby to cięższe tym wojownikiem. No i tutaj wiadomo, z tych lochów też dużo popchnęliśmy właśnie dzięki tym gemom. Także no można powiedzieć, że jakoś w ten już taki totalny late game powoli sobie tym wojownikiem wchodzimy. No i nie było to takie bardzo bolesne, jeżeli mówimy o tych właśnie lochach. Także no lochy wam od razu mogę pokazać. Wiadomo, tornado zamknięte, Mrok się prezentuje tak, w tym momencie Hemoridor szkoła 9, Esteros 10, 13 piętro 16, bogowie 4, no i tutaj karuzela z idolami 6, wiadomo, góry Olimp jeszcze raczej przez długi czas nie ruszymy, no i tutaj mamy tego Zeusa, czyli ostatnią postać, ostatniego przeciwnika, bardziej ostatni loch w strefie światła, ale niestety jeszcze jesteśmy za słabi, żeby go pokonać. W sumie to nie patrzyłem na symulatorze tym lochów, mogłem sobie spojrzeć, ile my mamy na niego procent szans i czy w ogóle jakieś mamy, ale wydaje mi się, że jeszcze nie, że jeszcze tutaj niestety jesteśmy troszeczkę za słabi na niego. To jest mag, więc bloków nie robimy, tutaj jakimiś czystymi obrażeniami wypadałoby go zaskoczyć, powiedzmy, no ale jeszcze troszeczkę nam brakuje, żeby właśnie tą strefę świata zamknąć. No i tutaj możecie sobie porównać właśnie do jakiegoś, nie wiem, berserka, który no o wiele wcześniej na o wiele mniejszych statystykach to zrobił, no ale wiadomo, no my jesteśmy wojownikiem. Jeżeli chodzi o statystyki, chociaż nie, może najpierw tak, itemki jeszcze mam ulepszone wszystkie razy 12, broń mam razy 14, no i te gemy widzieliście, więc tutaj chyba więcej nie muszę wam nic pokazywać. Tu sobie weźmy do wiedźmy, wszystko jest zaczarowane, jeszcze zerknę, no i okej, statystyki, wiadomo, statystyki na tym wojowniku będą prowadzone w sposób taki sam jak na paladynie. Kto nie wie, no to już tłumaczę. Polecieliśmy sobie do 12 tysięcy siły, teraz sobie lecimy do 9 tysięcy HP, później będziemy lecieć 15 tysięcy siły, później 12 tysięcy HP i tak to będę kontynuował przez jakiś czas, a dalej może sobie zaczniemy iść 1 do 1 na przykład albo coś takiego, jeszcze będę to musiał przemyśleć. Wiadomo, że Shakes jest taką grą, że no nigdy się nie kończy, jakby nie patrzeć, codziennie możemy wejść, zrobić tą mawkę, jakieś tam statystyki zebrać, no i dzięki temu te statystyki zawsze możemy tam podrównać i tak dalej, więc no w tym momencie tak to wygląda. Suma tych statystyk w naszym wypadku wynosi teraz 19 200, także wydaje mi się, że jest ok, jeżeli chodzi, tak jak mówię, o same statystyki. No i tak jak mówię, no tutaj od 15 leveli idę już sobie tylko i wyłącznie w golda. Zręczność, czyli boki po prostu, zręczność, inteligencja 1700, od dawna nieruszane, no i tutaj szczęście 1500, prawie również od dawna nieruszane. Także no jeżeli chodzi o statystyki, prezentują się tak, statystyki ogólne, no sami widzicie jak wyglądają, 51 i prawie 600 tysięcy siły, no i tutaj 44 tysiące i prawie 200 wytrzymałości. No i jeżeli chodzi tutaj o to HP, no to już przebiliśmy 200 tysięcy, no nie? Wiadomo, kto mnie tam ogląda, kto mnie śledzi, ten wie, że wojownik, no to jest jednak takie moje oczko w głowie. To jest w ogóle moja ulubiona klasa postaci, prezentuje, jest bardzo stabilny w late game'ie, prezentuje się bardzo spoko, ma dużo HP, potrafi też zadać fajne obrażenia, no i generalnie jest taką, można powiedzieć, że jedną z silniejszych postaci do PvP w late game'ie, no ale wiadomo, no to PvP w tym Shakesie, no to jest no bardzo urocze, dlatego że no jednak jakby nie patrzeć,
No co, no w late game'ie bardzo często schodzi się tak naprawdę na jednego, dwa hity, no i może być tak, że na przykład, nie wiem, walczymy ze zwiadowcą na 500 poziomie, zrobi dwa uniki, walnie nam dwa krytyki i my spadniemy, może się coś takiego wydarzyć jak najbardziej, a może być tak, że my zablokujemy, może być tak, że my mu jakiegoś mocnego krytyka walniemy, no to jest bardzo duże RNG, no ale tutaj jednak wojownik jest bardzo, bardzo stabilny, no i jeżeli ja bym miał zrezygnować ze wszystkich swoich postaci i zostawić sobie jedną, no to na pewno byłby to wojownik i na tym wojowniku najwięcej poświęcam czasu, najwięcej uwagi i najbardziej się na nim skupiam, żeby go fajnie rozwinąć. Wiadomo, inne postacie też rozwijam, powiedzmy, poprawnie, czyli tak jak się powinno, no ale jednak ten wojownik, no to jest taki mój priorytet. Dobra, lecimy może od początku. Aura na poziomie 27. Wiadomo, że no tutaj level na ten 1 maja to był chyba 433, jeśli się nie mylę. Dzisiaj dostaliśmy z kalendarza nowy poziom, więc też, no tak jak mówię, trzeba było odjąć ten poziom. No i chyba jakoś tam końcówkę 433 miałem wtedy. Nie śledzę tego tak dokładnie, więc nie wiem. No ale no mówię, no trzeba by troszeczkę, powiedzmy, z dwa levele odjąć od tego stanu, jeżeli chcemy tutaj, żeby dokładnie po roku gry. No ale myślę, że nie ma tutaj takich pedantów, żeby tutaj ktoś nie pomylił z tym słowem na P, z tym słowem na P obraźliwym. Pedant, czyli osoba, która jest taka, wiecie, no strasznie tam, powiedzmy, zwraca uwagę na każdy szczegół, jest taka, wiecie, ułożona, czyściutko wszystko i tak dalej, nie? Rozumiecie, o co chodzi. Dobra, lecimy dalej. Aurę mamy, tak jak mówię, na 27 poziomie. Można powiedzieć, że wtedy był jakoś 27 i początek tej aury. Także, no wiadomo, odkąd odblokowałem kibel, no to tutaj są rzucane epiki non-stop. Arenka, menedżer areny, mogę wam pokazać. Odkąd zdobyliśmy maksy tutaj i u siebie, i na pachołkach, no to totalnie nic z tą areną nie robię, żadnych resetów, nic, bo po prostu nie kupuję, wiadomo, skipów, no bo po prostu szkoda na to grzybów, szkoda na to czasu, no już jakby maksy mamy, już więcej nic nie wydusimy z tej areny, więc po co to robić? To chyba tylko dla jakichś tam maniaków ewentualnych. No ale tak to wygląda, no po prostu, tak się te runy prezentują. Jak widzicie, ja tutaj mam prawie 4 razy tyle, co mam obecnie posiadanych run, mogę zresetować, także no sami sobie odpowiedzcie, ile ja czasu już tego resetu nie robiłem. Dobra, no tutaj jeżeli chodzi o zbrojownię, gabinet magii, to chyba nie ma nic ciekawego. Aha, mogę wam pokazać surowce u kowala. W tym momencie wyglądają tak: metalu mamy 530 tysięcy, tajemniczych odłamków mamy 407, no tak jak mówię, niedawno ja tutaj te itemki ulepszyłem, wszystko razy 12, broń razy 14, także tych surek nie mamy jakoś bardzo dużo, ale i tak chyba trzymamy to na w miarę fajnym poziomie, nie odstajemy bardzo metalem od kryształów, także jest git. Pupilki raczej rozwinięte książkowo, jeżeli chodzi o tego wojownika. Nie ma tam jakichś misklików, jeżeli chodzi o przejścia, nic takiego, tylko tutaj wiadomo, tutaj ryż i koniec, tutaj w świetle mamy oko i heraldon był, w ziemi mamy wyk i koniec, w ogniu mamy tutaj czomp, smoke i koniec, no ale wiadomo, tutaj mogłaby być pirodliszka, ale chyba z tego co pamiętam, nie pamiętam, albo nie udało mi się jej pokonać, albo jakoś nie było blisko skarbu w lasu w tamtych czasach, więc dlatego poszedłem smokiego, no ale to też jest bardzo okej przejście. No i tutaj Kroks, siedmiornica, no i szlałwąż i ten. Moglibyśmy, wiadomo, w rybę i próbować zamykać, ale nie ma to totalnie sensu, jest to bardzo drogie przejście. Jest oczywiście możliwe, ale tak jak mówię, jest drogie, no i nie daje nam praktycznie nic, więc jakby no mijało się to z celem, żeby takie przejście zastosować. No ale tutaj, jeżeli chodzi o tego Kroksa, no to wiadomo, siedmiornica na poziomie setnym i tak to poszło. No wiadomo, na przykład na Berserku mieliśmy coś takiego, że próbowaliśmy w rybę, nie udało się i zrobiliśmy tam jakieś, do szlawęża przeszliśmy, także no różnie te pupile nasze wyglądały, ale na tym wojowniku starałem się, żeby były ok. Lochy pokazywałem, dziesiątkę mamy tutaj, czyli już ostatni loch strefy światła. No a w strefie mroku tak to wygląda, kto chce, to sobie może zatrzymać, dlatego ja tak szybko przelatuję. Tak samo tutaj żywioły, jak ktoś chce, to będzie mógł sobie zatrzymać na jakimś konkretnym. Dobra, twierdza was może ciekawić, tutaj akurat nam się jakiś gemik wykopał. 38 poziom kopalni, buduje nam się 39 i nawet będziemy mogli niedługo zacząć 40, bo już nam tylko 4 miliony kamienia brakuje. Skarbiec na poziomie 45, bardzo się wziąłem za ten skarbiec w tym okresie, gdzie nie klikałem lochów, no to tak naprawdę te lepsze gemy mi jakoś bardzo nie były potrzebne, więc wtedy się wziąłem za skarbiec, no i ten skarbiec rozwinąłem, wiadomo, teraz mamy tutaj full miejsc, możemy sobie bardzo dużo itemków, nawet takich po 2,5 miliona poodkładać, potem jeżeli będzie je chciała, wiecie,
będzie ma to je tutaj sobie wrzucać. Wiadomo, jest to oszczędność miejsca, możemy też, o jak widzicie, pików sobie tutaj naukrywać, nachować, żeby mieć po prostu codziennie do kibla i rozmontować. Także no wiadomo, im więcej miejsca, tym tak naprawdę lepiej, tym nam to bardziej pomaga, nie? Także Akademia wiadomo, 20, Skarbiec 45, tutaj tych budynków to już nie ruszałem, nie pamiętam od kiedy, łącznie z twierdzą. No i teraz lecimy tylko i wyłącznie kopalnie klejnotów. Jeżeli chodzi o nasze podziemia, no to kopalnia złota 25 poziom, teraz mamy 40, prawie 50 powiedzmy milionów dusz, no i niestety nie mamy już na kolejną, wiadomo, na kolejny poziom, także sobie spokojnie zbieramy, czekamy, no i jak będą te dusze, to tą kopalnię będziemy lecieć dalej. 25 poziom, możemy już kopać, możemy odbierać, także no teraz po prostu cierpliwie czekamy, jest git. No reszta wiadomo, na poziomie 15, to jakby nie ulega wątpliwości. Aha, i tutaj mi się zbugowała gildia, no właśnie, był update wczoraj, był update, przez którym tak naprawdę, no co, no zmienili pocztę chociażby, możecie dać znać w ogóle, jak wam się ten update podobał. Zostały dodane osiągnięcia, zaraz tu wam przelecę w ogóle, jakie ja mam zrobione osiągnięcia na tym wojowniku, bo to was może też ciekawić, ale był ten update, dajcie znać, jak to wygląda. No jeżeli chodzi o pocztę, kwestia przyzwyczajenia, ale powiedzmy, że jest git, jak komuś tutaj odpowiemy na wiadomość, to dzięki temu tutaj nam się pojawia taka strzałeczka, że odpowiedzieliśmy na tą wiadomość. Tutaj zapisane walki uważam, że jest strasznie, są nieprzejrzyste ikonki, w sensie no nie widać, no zobaczcie, no to jest niby arena, tutaj jak mamy taką poświatę niebieską, to jest wygrana, jak mamy czerwoną, to jest przegrana. No nie podoba mi się bardzo to, w sensie nie jest takie intuicyjne. I jeszcze co najciekawsze, przypięte tutaj, jak widzicie, rzeczy są na samym dole, nie mam pojęcia czemu przypięte, no to wiadomo, że mimo tutaj starej daty powinno iść na samą górę i jakby tak, jak to miało miejsce wcześniej. No a teraz sami sobie zobaczcie, że te wszystkie przypięte są na dole, no a tutaj te walki, powiedzmy, takie na co dzień są właśnie tutaj na górze, więc no tak to wygląda moim zdaniem troszeczkę słabo. Kontry też podobno jakoś się gorzej robi, ja już dawno nie, w sensie nie robiłem od wczoraj, więc jakby nie wiem totalnie, jak w tym momencie te kontry wyglądają, ale podobno jakoś jest ciężej tutaj operować tym wszystkim. No a jeżeli chodzi o graczy, a czemu ja go tutaj ignoruję, a chyba on mi spamował o gildię, no ale nieważne, w każdym razie jeżeli chodzi o graczy tutaj, no to mamy ignorowanych i przyjaciół. W sensie tak, no wygląd jest spoko, trzeba się przyzwyczaić, ale jeżeli chodzi tutaj o te walki tutaj, no to zdecydowanie coś z tymi ikonkami powinni robić, przypięte powinny być na górze, no może jeszcze coś pokombinują, zobaczymy. I właśnie jeżeli mówimy o tym update'cie, no to jest coś takiego, że jak próbujemy wejść w gildię czasem, to niestety ładuje nam się taki grzybek i nie możemy w tą gildię wejść. Co za tym idzie, my tutaj musimy sobie, ja wam teraz tego Shakesa wyłączę, ja go generalnie tutaj u siebie wyłączę, musimy zrobić reset aplikacji i wtedy to powinno pomóc. I wtedy ten Shakes powinien na spokojnie nam już pozwolić wejść do tej gildii, powiedzmy. Czekajcie, ja go tutaj sobie na szybko włączę. No chcę wam tą gildię pokazać, jak ona wygląda po roku, więc jakby chyba sami rozumiecie. Dobra, tutaj wchodzimy na tego wojownika, dajemy full screena, tutaj klikamy cyk. No i czemu się nie pojawia? Powinno się, o dobra, już się pojawiło, dobra, jest git. Także no, tak to wygląda, już chyba będziemy dokładnie mogli wejść w gildię. Gildia w tym momencie, no wiadomo, 200% portal, no to już jakby nie ulega wątpliwości to wszystko. Poziom pupila mamy maksymalny 427 w tym momencie, średni poziom 411, 994 rycerzy. Bardzo podobną datę startu miał Łowca Demonów, też nagrywaliśmy o nim taki odcinek, to było rok temu, w sensie to było tam niecały miesiąc temu. Łowca wychodził chyba 3 kwietnia 2020 roku, a ten wychodził 1 maja wojownik 2020 roku. Także no bardzo zbliżone postacie, więc jak ktoś chce, to może sobie odpalić tamten filmik sprzed około miesiąca i porównać mniej więcej, jak to tutaj wygląda. Jeżeli chodzi o tą gildię, no to w tym momencie wypraw 89 na 150, no taki średni, takich rycerzy mamy, wiadomo, można to porównać do naszej gildii ze 38, średni mamy o wiele mniejszy, ale chyba wyprawy mamy dalej, jakoś tak to mniej więcej wygląda. No nie ma co tu porównywać, no bo ten serwer jest bardzo, bardzo mocny. No W40 chyba jeden z mocniejszych serwerów międzynarodowych i generalnie chyba w ogóle serwerów w Shakesie, tak mi się wydaje, jeden z mocniejszych, także no no wiadomo, że średni poziom gildyjny będzie większy i będzie tutaj no więcej takich mocnych leveli, to jakby nie ulega wątpliwości, o, w ten sposób. No ale do topki zaraz przejdziemy, dobra.
No i co? No i chyba tutaj, jeżeli chodzi o to, to tyle. Jeszcze wam mogę klaserek pokazać, jakich rzeczy nie mamy zrobionych. Na turysty nie mamy zrobionego. Klaser w ogóle 99,27%, także no już prawie pełny, można powiedzieć. Jedyne, kogo mi brakuje, to chyba z karuzeli z idolami tych 14. No i wtedy już by było dokładnie. No, a nie, tu mi pokazuje, że mi 16 brakuje. To czego ja nie mam? To dziwne w sumie. Dobra, zaraz to możemy ogarnąć. Tutaj mamy wszystkiego po 100%, wiadomo. Aha, nie mam Zeusa na pewno. Zeus jest 15. I czego ja bym tutaj jeszcze nie miał oprócz tych? Aha, i jeszcze tego szóstego, no tak, no bo jego nie mam pokonanego, czyli dobrze, 15 z karuzeli z idolami i tamtego Zeusa ze strefy światła. Okej, okay, osiągnięcia, nie mam na turysty, jakoś mi się w ogóle nie chce go robić na żadnym koncie nigdy. Osiągnij poziom 500, wiadomo, znajdź wszystkie pupile, wiadomo. Aha, właśnie, jeżeli chodzi o pupile, no to brakuje nam tutaj tego krapiera. Krapier jest w Zielone Świątki, to będzie chyba 23 maja, no i jeżeli chodzi tutaj o pupile, no to nikt nie ma jeszcze 90, nikt nie ma jeszcze setki tych pupili, wszyscy raczej mają właśnie 99, 98, no nam brakuje tego jednego, no ale 23 maja już będzie komplet i to osiągnięcie sobie zrobimy. Lecimy dalej. Ukończę stereo strefę mroku, wiadomo. Wszystkie 49 poprzednich osiągnięć. Wszystkie budynki do najwyższego poziomu, no to twierdzę, to jeszcze daleko do tego. Wszystkie budynki do poziomu 15, no to też jeszcze jednak daleko mimo wszystko. Tu mamy zrobione wszystko, co ciekawe. Tutaj nie mamy dużo. Tradycją w szkole magii w strefie mroku, wiadomo. Mroczny Hemoridor, 10 pięter w karuzeli z idolami. Kopalnie klejnotów i złota do poziomu 50. Aha, obydwie. No to wiadomo, to nam jeszcze troszkę brakuje. Tu mamy wszystko zrobione, nordyckich bogów w roku, no i tutaj te nowe osiągnięcia, które nam doszły, no to jeszcze nie wylosowałem 5 identycznych kostek u hazardzisty, to może mi się tam prędzej czy później, znaczy no na pewno prędzej czy później mi się trafi. Góra Olimp w strefie mroku, wiadomo, jeszcze nawet nie napoczęta, no i góra Olimp w strefie światła 9/10, jeszcze tego Zeusa musimy pokonać. Także no tutaj osiągnięcia, których nam brakuje, to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie te lochy w strefie mroku, tak naprawdę większość, także no wiadomo, tych osiągnięć no ciężko je zrobić, zwłaszcza takim wojownikiem i na pewno jeszcze lata nam zajmie, żeby niektóre z tych osiągnięć nam wpadły. Dobra, czyli co? Jeżeli chodzi o samą postać, to chyba tyle. Pokazałem wam, co miałem. Ile mam surowcy u kowala, pokazałem. Jak to tu wygląda, pokazałem. Łączne karmienia też widzieliście. Tego pupila nam jednego brakuje. I okej, okay, możemy lecieć. Pamiętamy, ile my mieliśmy podstaw tutaj, 19200 plus minus, no i możemy się porównać. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wojowników na tym serwerze, no to tak, Pikachu i Netratox to są obecnie wojownicy, którzy jedyne, którzy nadal cisną, można by powiedzieć, na tym serwerze. Jest jeszcze Trazer. Trazer, z tego co widziałem, to był okres, gdzie nie ma w ogóle potek, chyba tam odpuścił sobie parę dni gry i coś w tym stylu, więc Trazer już tutaj nie dość, że levelowo odstaje, może zapisuje lochy, nie wiem, bo wiadomo, że nie śledzę tego jakby, no ale tutaj z samymi statystykami też odstaje. HP ma 50, powiedzmy, mniej, więc niedużo, no ale tutaj prawie 1500 siły mniej, także no te statystyki wiadomo będą mu kuleć i już na pewno, no bo jak już jest taka strata. Netratox, jeżeli chodzi o niego, no to level ma taki sam, widzę, że tutaj ładnie przycisnął, także tu trzeba pochwalić, no ale jeżeli chodzi o statystyki, no to tutaj 12600 plus 5600, czyli powiedzmy 18200, no czyli 1000 statystyk jest w plecy, więc jakby no dla nas git, powiedzmy, nie? Mimo że ma level ten sam, no to statystyki jest w plecy. Wiadomo, że tutaj dużo wojowników może nas przegonić z levelem, no bo my już tutaj od dłuższego czasu idziemy na golda, już tylko i wyłącznie na tego golda będziemy szli, także tak jak mówię, no wiadomo, że tutaj nie tylko wojowników, zresztą generalnie tutaj inne klasy postaci też nas mogą, jeżeli chodzi o tego, o ten level, przegonić, no ale jakby tak jak mówię, no nas level za bardzo i nie interesuje, tutaj najważniejsze są statystyki. No i Pikachu, który aha, statystyki w ogóle, jeżeli chodzi o Netratoxa, możemy się porównać, no to widzieliście podstawy, no ale tutaj te ogólne statystyki, no to są gemy, nie? No my mamy tutaj gemy, tak jak mówiłem, prawie 1200, a on tutaj ma gemy nieraz nawet niecałe 1000, więc no z tych gemów najwięcej tych statystyk traci, więc wydaje mi się, że chyba lepiej się tutaj porównywać tylko i wyłącznie podstawami, no bo gemy każdy prędzej czy później będzie miał jednak te najmocniejsze. Z Pikachu, no bardzo dużo na gemach zyskuje, to wam jeszcze pokażę, no tutaj zobaczcie, ma po 1400 niektóre gemy, także no tych statystyk od nas ma o wiele więcej. Jeżeli chodzi o podstawy,
to w tym momencie ma tak 12,5 tysiąca siły i tutaj 7000 HP, więc powiedzmy, że no 400 stad jest do przodu, jakby nie patrzeć, 400 stad jest do przodu. Pikachu ostatnio strasznie stanął z levelem, on cały czas te lochy nadupcał jak zły non-stop. Mi wydaje mi się, że bardzo dużo mi dała ta przerwa między 400 a 420 poziomem, bardzo dużo tego expa takie sprawia, takie mi się wyda, takie mam wrażenie po prostu, że dużo tego expa nadgoniłem, dzięki temu teraz jestem tak do przodu. Pikachu na 99% ma lochy w dalszym ciągu dalej niż my, no a zobaczcie, tych leveli traci no, no dużo do nas, no ale statystyk za to nie traci dużo, statystyk jest do przodu o 400, tych statystyk, powtarzam, no ale, ale to mu trzeba oddać, ale z tego co kojarzę, to był chyba jakoś 600 do przodu swego czasu, więc chyba powoli ta nasza przepaść, w sensie przepaść, no ta nasza różnica między nami a nim powolutku się chyba zmniejsza, tak mi się przynajmniej wydaje, ale no nie mam pojęcia, czy on tutaj idzie już w golda, chyba w golda, bo jakby szedł w expa, no to, to nie miałby tak dużej straty do nas, zwłaszcza, że my idziemy w golda, także no on chyba tutaj idzie na golda, ale pewności nie mam, no zobaczymy. Bardzo jestem ciekaw, jak tutaj dotrwam kolejny rok na tym wojowniku, jak będę mógł sobie porównać te postacie, no to bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało i ile z tych osób będzie za rok grało, jak tutaj będą znowu się prezentowały statystyki, różnica w tych statystykach i tak dalej. Berków wam nie będę za bardzo pokazywał, może się sobie zatrzymać i pokazać, no gildie wyglądają w tym momencie tak, jesteśmy top 1, twierdzę, to raczej nic ciekawego, pupile w tym momencie tak, ale wiadomo, że to jest RNG, raz jesteśmy na pierwszym miejscu, raz jesteśmy na 40, więc no po prostu tutaj najważniejsza jest chyba ilość, no i ranking podziemi też jakoś bardzo ciekawy nie jest. O, tu w ogóle, aha, bo wczoraj chyba przegrałem w podziemiu w ogóle, będę musiał trochę tego tutaj Władka sobie podlevelować, powiedzmy. Także tak się prezentują rankingi, ten sobie możecie zatrzymać i zobaczyć, jak tutaj levelowo każdy stoi, no bo wiadomo, że nie będę każdego opisywał, my się tutaj głównie porównujemy do wojowników, ale komu jeszcze trzeba oddać, powiedzmy, hołd i oddać mu kilka sekund odcinka, kilkanaście. In your face, bardzo potężny paladyn, no zobaczcie, on ma tutaj statystyk, no 900, chociaż nie, no z 1000 na plus overall, tak, tych podstaw, także no bardzo, bardzo dużo, oprócz tego level ma delikatnie większy niż my, no i tutaj te gemy jeszcze ma bardzo potężne, on te gemy ma po 1300, także no też kopalnie ma na pewno do przodu, do tego jeszcze dorzucić, no 1000 podstaw, tak powiedzmy sobie szczerze, na wysokim poziomie gry, no to nie robi dużej różnicy, nie? Zwłaszcza, że nie wiem, czy on idzie w expa, czy w golda, nie mam totalnie pojęcia, więc muszę tutaj trochę pośledzić tych przeciwników moich, w cudzysłowie przeciwników, muszę pośledzić, no ale tutaj jakby nie patrzeć, no zobaczcie te jego statystyki, jeszcze ten bonus profesji po 2400, no w tym momencie ten gość jest po prostu totalną zabijaką, jest bardzo potężny, no i no ciężko mu się będzie tutaj teraz przeciwstawić, no ale do tego będziemy dążyć, żeby prędzej czy później, no być tutaj wygrywać z nim po prostu PvP, nie? Więc jakby to trzeba mu oddać. Kto tutaj jeszcze? No berki, tak jak mówię, berki, wiadomo, one tutaj gnają z levelem od samego startu, więc tutaj tych podstaw będą miały więcej, bo generują więcej golda na większym levelu, ale berki w PvP nie stanowią dla nas żadnych tutaj, żadnej przeszkody. Więc chyba nie ma to sensu. Jeżeli chodzi o top 1 maga, to wygląda na to, że jest to Simon San, chociaż nie, tutaj jeszcze Miss Gilly widzę, że jest, ale ona, bądź też on, nie wiem, ona ma chyba słabsze statystyki. Simon San chyba ma najlepsze statystyki z magów, no i w tym momencie wygląda tak, 12700 plus 4200, no słabsze ma od nas, ale i tak są ok. Był jeszcze jeden mag, pamiętam, że on był bodajże w D-Horde, pamiętam, że bardzo często go trafiałem na arenie i nawet mówiłem chyba na odcinku albo na live, że to dziwne, że ja tak często przegrywam właśnie z tym magiem, ale tutaj widzę, że go nie ma i nie wiem, czy on się usunął, czy on po prostu skończył grę, czy co. W D-Horde go nie ma. Jeżeli chodzi o tutaj inne gildie, przejrzałem przed odcinkiem, też go nie ma, także nie mam pojęcia, gdzie on się zapodział. W każdym... To, nie pamiętam, jaki on miał nick, kurde. Czy jakiś Golden A, czy coś takiego. O, tu jest Gold... O, dobra, jest, kurde. I on jest w D-Horde, to czemu ja go nie widziałem? Okej, dobra, no to tu mamy maga. Top 1 tak naprawdę. Levelowo prawie taki sam jak Simon San, no ale tutaj statystyki o wiele potężniejsze. 14,5 tysiąca plus 4, czyli 400 powiedzmy, czyli 18600 ma, więc też ładne te statystyki, ładnie tu ciśnie, same legendarne gemy, no wiadomo, że statystyk dużo traci, no bo gemiki ma no dość słabe, nie, jeżeli chodzi o tą kopalnię, to jest ona dość słaba, a mimo to, że mamy taką różnicę w statystykach, to my bardzo często z nim przegrywamy, nie, i to jest dla mnie jakieś w ogóle nie do pojęcia dlaczego, no teraz, no właśnie o tym mówię, no my strasznie często z nim przegrywamy, mimo że mamy większy level, lepsze statystyki, no jesteśmy wojownikiem, zobaczcie, no i znowu przegrana, nie mam totalnie pojęcia, czemu tak to wygląda, no broń ma
rzut w miarę fajny. Nie wiem, no czy mag jest taki OP, czy o co chodzi, no nie mam totalnie pojęcia. Możemy jeszcze raz go tutaj spróbować sobie wbić. No teraz akurat wygraliśmy, zobaczmy jak ta walka wygląda. Gdzie ona tu jest? Aha, tutaj. A dobra, bo mi się ten Zeus też zapisał. O dobra, to widzę, że jak my zapisujemy tutaj walkę z tym, to od razu nam się ostatni log zapisuje. Dobra, to znowu jakiś chyba błąd, no ale mniejsza z tym. Dobra, no tutaj jakieś nam kryty widzę, że siadły potężne, 42 miliony. No ale i tak, no jak dziwnie, no jeżeli on by miał takie statystyki same jak my. O, znowu się gildia zepsuła, fajna aktualizacja, polecam. Jeżeli my byśmy mieli takie same statystyki jak on, no to powiem wam, że większość byśmy przegrywali. Nie mam pojęcia jak to się dzieje, no ale trudno, no nawet nie ma jeszcze 60% w runach, tylko ma 59%. No dziwne, no ale mniejsza z tym. Dobra, w tym momencie właśnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten serwer. I jeszcze najlepszy, no tutaj łowców to chyba nie ma co pokazywać, no bo łowcy to wiadomo. Najlepszy zwiadowca w tym momencie taki, 434 level, ale statystykami też delikatnie, chociaż nawet nie delikatnie, nawet sporo odstaje od nas, bo tutaj ma tak 12600 plus 5, 17600, czyli ma 1000 tam chyba, 1600 dokładnie statystyk do nas traci. No i tak to po prostu wygląda. Jak ktoś chce, to sobie może tą topkę zatrzymać i ocenić. Dobra, bo wyszedł bardzo długi film, bardzo się tutaj rozgadałem, no ale wiadomo, że to jest wojownik, więc wam chciałem poopowiadać. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, możecie napisać komentarz jakiś, kciuk w górę, to w ogóle pamiętajcie, jeszcze raz przypominam, żebyście zostawili. Możecie napisać, jak wam się aktualizacja podoba, jak wam się podała ta nowa poczta, co generalnie o tym sądzicie, też chętnie poczytam. I chyba tyle, także ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie o wbijaniu na Discorda dla widzów, gdzie jestem na bieżąco i wy też dzięki temu możecie być. I wbijajcie na Twitcha, linki są przypięte w komentarzu i opisie. Kciuk w górę koniecznie i subskrypcja z dzwonem tak samo koniecznie. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!